Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i zapraszam was do kolejnego materiału, oczywiście z gry, jaką jest Commandos Beyond the Call of Duty. I powiem wam, że ten odcinek jest trochę nagrywany inaczej niż do tej pory. Zrobiłem największy życiowy błąd, zaktualizowałem OBS-a. Boże, zawsze jak się aktualizuje OBS-a, dzieje się coś złego, coś się psuje. Nagle program przestał mi wykrywać Commandosa, no bo why not? I musiałem się trochę nagimnastykować i teraz jest taki problem, że tak jakby gram w oknie i jeżeli tak jakby wyjadę myszką, to gra jakby nie stopuje się, jak kliknę tak jakby na pulpit, ale poczekajcie, pokażę wam, patrzcie na to. O, widzicie, muzyki nie ma. Nagle może po prostu zniknąć muzyka, więc się nie zdziwcie, jeżeli nagle tam będzie brak muzyki czy coś w tym stylu, bo niestety to jest jedyne wyjście, które nam pozostało. A być może uda mi się to naprawić w przyszłych materiałach, no zobaczymy. Ale postaram się nie wyjeżdżać myszką poza ekran gry, oby się udało. Tak więc zostawcie łapkę w górę, bo dziś zaczynamy szóstą już misję. Użyjmy kodu uzyskanego w ostatnim materiale, co było chyba C2Q37? Jakoś tak. O, dobrze. Filmik musimy pominąć i idziemy do tego od razu. Allied numerical superiority has meant that the Luftwaffe has been unable to prevent systematic Allied bombing of German-held territory. However, the situation can change. German technicians are working on the final details of a new generation of jet fighters. Your mission consists in sabotaging current research. To do so, destroy the prototypes stationed at the Neubrandenburg airfield. Whoever rules the skies will hold the key to the ultimate victory. We meet again, officer. On this occasion, you must sneak into the airfield and destroy the German prototypes. To make sure there is nothing left, place the fuel tanks next to the aircraft and blow them up. Objective is simply the destruction of the prototypes. But if you do not run any excessive risks, you may also destroy the remaining aircraft. Finally, escape by using the aeroplane standing in the center of the runways. Capture an enemy pilot to help you with the controls. That will be all. We know that you will make it. Okej, okay, tak więc szybkie przedstawienie takie z mojej strony, no, słyszeliście wszystko, ale jeszcze raz ja przedstawię. Mamy do zniszczenia parę tutaj samolotów, ponieważ Niemcy się tutaj doskonalą, prototypy są nowych samolotów, trzeba je zniszczyć, bo one mogą pomóc Niemcom zapanować nad powietrzem, a wtedy to może, wiecie, strasznie się to skończyć. Mamy do rozwalenia te dwa samoloty, to będzie trzeci samolot, ten, następnie ten czwarty, czarny taki i w sumie to tyle. A mamy potem uciec za pomocą tego samolotu, jednakże nikt z naszych komandosów nie pilotuje, więc musimy porwać obcego pilota, czyli tego tutaj gościa i użyć go, żeby nam pomógł w ucieczce. No i dobrze, w tej misji mamy do wybrania zielonego bereta, snajpera i sapera. Na samym początku zajmiemy się załatwieniem tego gościa za pomocą snajpera. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko bez jakichś tam większych problemów zrobić. Tylko ten może troszeczkę odejść, jednak jak odejdzie, to powiedzmy, że będę mógł wtedy próbować. A potem zajmiemy się powolutku likwidowaniem pozostałych już przeciwników. Chciałbym tylko, że on nie może widzieć, jak ja go zabijam. O, i od razu lepiej. I od razu spoko, tak może być. Pięknie. Więc mogę zacząć swoje save'y. Dobra. Tutaj chciałbym ich jakoś zwabić do tego murku, tylko nie wiem, ilu ich jeszcze tutaj tak właściwie... Ojejku. Ej, mało brakło, abym nie zobaczył. Trzeba uważać jednak. Uważamy, uważamy. Nie wiem, czy ten również będzie, będzie chciał tutaj podejść do mnie. Przekonamy się za chwilę. I zobaczymy, czy w ogóle któryś z tych usłyszy. Aktywujmy to. Usłyszysz to, czy nie? Dobra, on to słyszy. No to jeden jest. Dobra. Eliminuj. Pięknie. Dobra, pierwszy z głowy. O, fajki. A to fajki zaraz sobie weźmiesz. Dobra, dokąd ten idzie? Spróbujemy go zwabić gdzieś tutaj. Ja nie wiem, myślę, że on może podejść już gdzieś. Ale w ogóle to ciekawe, czy oni nie podejdą. Wcześniej nie słyszeli, zobaczmy. A, widzicie? Ci podchodzą również.
to trzeba by tutaj troszeczkę uważać. No najpierw zlikwidujemy, powiedzmy, że tych dwóch. Niech będzie i tak. Myślę, że oni mnie tutaj nie zobaczą. A teraz... Słyszy mnie? A, słyszy. Perfekt. O kurde, ale zobaczą trupa. O tym nie pomyślałeś, Judy. Nie, dobra. Mała zmiana planów. Mała, bo mała, ale jednak. Przeniesiemy najpierw tego trupa w to miejsce. Tylko żeby no, ten kolega tutaj nas nie zobaczył, nie zauważył. Myślę, że on nie będzie widział, ale w sumie okay. Ej, on może zobaczyć nas. Dobra, postój chwilę tu. Nie, dobra, nie widzi zbyt wiele. Dobra, to umieszczamy trupa tutaj i spróbujemy tę naszą fajną taktykę. W sumie to już ją mogę tak zacząć. Patrzcie, przecież ja tam będę w stanie pobiec na szybkości. No tylko czekamy, czekamy. Przejdź już sobie, krwi nie widzicie, więc easy. Dobra. No i teraz pytanie, czy likwidując ich... Dobra. Weź to zapisz. A jakbym teraz zrobił coś takiego, że... Ej, on idzie. Tylko, że zobaczę trupów oczywiście. Poczekajmy na ten moment, kiedy się odwróci. Czy będę dość szybki? Jestem dość szybki. Pięknie. Wyeliminowani. No to pięknie, ludzie. Szybko udało mi się zlikwidować paru tutaj wrednych przeciwników. To teraz przejdziemy sobie tu. Tu w ogóle to nie jest żaden, wiecie, barak, w którym są przeciwnicy. Tym się nie musimy obawiać. Tego gościa trzeba zlikwidować i jest to jak najbardziej prawda. Tylko wiecie co? Jego trzeba zlikwidować mniej więcej w tym miejscu, ponieważ tutaj zostanie on zauważony i to nie będzie fajne. Tego nie chcemy. W ogóle on to widzi coś tutaj, czy nie? No, tak trochę średnio to położyłem. Chciałbym to położyć bardziej... Powiem wam, że średnio to układam. Więc spróbujmy może inaczej. Mówię, kurczę, nie wiem. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to wyszło. No, zaraz się przekonamy. Czy ktokolwiek go tutaj zobaczy? Nie no, jego mogą zobaczyć, on stoi w słabym miejscu. A, jeszcze tamten nas widzi. Nie, wiecie co? Zastanawiam się, czy da się to jakoś tak lepiej położyć. O, teraz to chyba dobrze położyłem. Dobra, teraz to chyba dobrze zrobiliśmy. Aha. No nie, nie, weź wczytaj mi to na dwójce. Wczytaj mi to na Na trójce? Na którym ja to zapisałem? Na trójce, dobra. No to na trójce może być. Czekajmy, aż ten przestanie się w ogóle patrzeć. Kurde, oni chodzą tak dość niezbyt fajnie. Dobra, teraz będę próbować eliminować typa. I przekonamy się, czy rzeczywiście ktokolwiek go tu zobaczy. Mi osobiście wydaje się, że nie powinien nikt go widzieć, że nie powinno być z tym większych problemów, ale poczekamy, zobaczymy. W ogóle te kury takie charakterystyczne. Czemu te kury tutaj w ogóle wsadzili? Ten kurnik, tylko żeby chyba robił on, wiecie, taki zbędny hałas, żeby był. Zastanawiam się nad tymi tutaj. Mam 5 jeszcze naboi w snajperce, no wystarczająco. Na pierwszy rzut zabiłbym tego typa, bo on może zobaczyć tego trupa, więc tego to nie chcemy. Więc najpierw... Dobra, weź, pospiesz się trochę, stary. On tam, ten snajper coś wolno biegnie. Ja serio, on nie biega za szybko, jak widać. Dobra, ustaw się tu i tak właściwie to najbardziej będzie nas interesować. On. No dobra. No nie, to nie fajnie. Czyli co, on zawsze go zobaczy, jak on będzie martwy? Czy powinniśmy się aż tak spieszyć, żeby spróbować wyeliminować jednego i drugiego? Mniej więcej chyba tak to powinniśmy zrobić. No widzicie, on widzi to. Ale w sumie... Czekajcie. Ale wtedy ten jeszcze widzi, muszę pomyśleć tak, żeby ten w ogóle tutaj nie patrzył się. Dobra, czy by on tak zawrócił w końcu? Dobra. O, no, kurde, ale się fatalnie ustawiłem. Dobra. Niech tamten przestanie. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czemu nie mogę go zabić? Czy on się ustawił, a może on się ustawił w jakiejś takiej części murku, że... Nie wiem, może to było niemożliwe. Dziwne. Dobra. Okej, idź tu szybko. Ej, dobra, wydaje mi się, że teraz żadnego z tych nikt nie zobaczy. Że prawdopodobnie wszystko udało się tak, jak powinienem. Zaraz zobaczymy. Ale nie, jak on upadał, to koleś go widzi. Ale kiedy jest już martwy, to nie ma takiej opcji. Więc dobrze,
paru załatwionych. To teraz co? Teraz się zajmijmy tym. Tym typkiem. A, tu jest jeszcze jeden. Ale w fatalnym momencie. Dobra, w najgorszym momencie quicksave po prostu. Najgorszy. Ale dobra, mamy to gdzieś. Koleżko, co ja mam z tobą tutaj poczynić? To on trochę tak wrednie się patrzy na to wszystko. Muszę się spróbować szybko ustawić za murkiem. Dobra. A jakby teraz po prostu, wiecie, ustawić to tutaj i nie wiem, liczyć na to, że się po prostu powiedzie. No zobaczymy, czy pójdzie. Idzie. Tylko żeby nas nie zobaczył. Kurde, naprawdę. Naprawdę. Dobra, chodź. Aktywuj to. No. Dzisiaj jestem po prostu przez tą zabawę z tym programem, wiecie, rozkojarzony. Niestety jestem. Muszę się do tego przyznać absolutnie. No i dobra, chodź go załatw. Myślę, że nas tutaj nikt nie zauważy. Dobra, leżysz, nikt nie widział, jak zabiłem cię. Perfekcyjnie. Dobra, tu jest ten koleś. To jego wiecie. Spróbujemy ich tutaj. Nie wiem, ilu jest tu w stanie podejść ich do tego miejsca. No, przekonamy się za chwilę. Może jeszcze nawet ten by podbiegł. To byłoby dość fajne. Dobra, dasz radę tutaj się przemieścić? Tylko chodzi, wiecie, przemieścić to on da radę, tylko czy na czas? Kurde, nie, a idzie, ale jeden. Jeden, ale idzie. Dobra, eliminacja. Świetnie. Teraz się zastanawiam, czy ten koleś nie przyszedł tutaj, bo tak? Czy był jeszcze jakiś, wiecie... W sensie, czy on w ogóle nie podchodzi na ten... Może był za daleko, może ten murek tutaj blokuje. Być może. Przekonajmy się, czy to rzeczywiście tak działa. Nie, on biegnie! Teraz chodzi mi o to, żeby on zobaczył trupa. Dokładnie. On, zanim on wezwie alarm, to się jeszcze rozejrzy po okolicy. O! I o to chodziło. I pięknie. Teraz będzie ten przeciwnik. No z nim jest tutaj... Jego nie zamierzam zabijać za pomocą snajpera, więc... O nie. Czekaj. Ten mnie zobaczyłby, widzicie? Dobra, chodź tu. Nie ma w ogóle jakichś... Ej, przez stąd zejść. Dobra. Są tu jakieś drzwiczki, to spoko. Ja myślę, że on się skusi. Że on usłyszy z tej odległości to. Ej, włącz to. Słyszysz, nie słyszysz? Słyszę. Jak miałby nie słyszeć? Pięknie. Dobra. Jest to z głowy. To teraz jesteśmy w naprawdę dobrej sytuacji. Tylko, mówię, nie chcę zabijać tamtego typa, bo tu są schody. Ja mogę go załatwić bez jakichś tam większych problemów. Na razie spróbujemy przebiec tutaj, tylko niech ten pan pilot nie zobaczy mnie, bo jak on zobaczy, to też może być tutaj alarm albo... Coś w tym stylu. Teraz się przemieszczę tu, później spróbuję go związać. Może się to uda. Jak nie, no to będziemy próbować raz jeszcze. Dobra, chodź tu. No i dobra, spróbujemy sobie w ten sposób to ogarnąć. No nie ma za dużego widzenia. O, widzicie, on dotąd widzi. A ten nas nie. Dobra, dawaj. Nie możemy go zabić, bo to by się wiązało z końcem misji. My mamy go związać i te sprawy. Dobra, połóż go tutaj. I teraz muszę sprawić, bo tu są schody. Ja mogę się za pomocą ich dostać do niego. Tylko koleś się musi patrzeć. W sensie, zobaczycie, żeby się nie patrzeć na schody jakby. O. Myślę, że dobrze to wytłumaczyłem. O, no i o to chodziło. I tak to się robi. Pięknie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, jesteś martwy. Dobra, no to... Widzicie, tak naprawdę to my tu... Ej, gdzie ja to postawiłem? Tam to postawiłem. Większość przeciwników wyeliminowałem. Tu jest w ogóle typ z maszyn... Co I can't? Dobra, już wziąłeś. Ja mówię, jaki I can't? Co to ma być? On się tutaj patrzy, nie wiem jaki on ma zasięg widzenia. O, dobra, niby ma daleki. Tylko, że tu jest jakby spadek poziomu i mi się wydaje, że ja mogę podbiec do niego tak normalnie i go po prostu załatwić z noża, jak tylko przeciwnik nie będzie się na nas patrzył, no ale zobaczymy. Zobaczymy, czy to się rzeczywiście uda. Jak nie, no to szkoda. Dobra, przestań się. Dobra, biegnij. Pięknie. No i widzicie, nie zobaczył nas.
ten maszynista. No dobra, no to pokażę wam mapę. Patrzcie na mapie, całe to południe wyeliminowane. No tu jest oczywiście ten cały barak z przeciwnikami, ale tu alarmu żadnego nie będzie, więc się nie przejmujmy. Ten pilot niech sobie tutaj leży, w sumie to ja go mogę nawet sobie gdzieś tu bliżej, potem na przyszłość gdzieś tu go sprzeniosę. Niech będzie tutaj. No i teraz wypadałoby zacząć eliminować przeciwników już na tym wyższym poziomie. Ja mówię, ciebie to przeniesiemy sobie na spokojnie, napijmy się, wasze zdrowie. Ach, no dobra. Na razie z sapera to tutaj nie korzystamy, snajper nawet się przydał. No i dobrze, jest świetnie, jest świetnie. Czasowo też idzie nam nieźle. Tu jest przeciwnik. To jest chyba jedyny taki poważniejszy przeciwnik, który nas tu może gdzieś zobaczyć. A ja dałbym radę szybko, oj, chyba no za dużo zaryzykowałem. Za bardzo. Tu można się schować. I to mi się wydaje być dość bezpieczne miejsce, bo no tu chyba nikt nas... A, jeszcze patrol. Tu możemy zobaczyć, jak chodzi ten patrol sobie mniej więcej tędy. Dobrze. Ej, może zdeliminuję go. No dawaj. O, proszę bardzo, udało się. I teraz się zastanawiam nad tym wszystkim. Może zrobimy tak, a nie, ciebie jak już stawiać, to gdzieś tutaj. Dobra, zobaczycie. Powinno wypalić. Przynajmniej w teorii powinno. Włączamy to. Chowamy się. Pięknie, tak jest. W ogóle widzę, że tamten koleś na górze słyszy, ale nie przychodzi. Nawet dobrze, bo teraz jakby przyszedł, to by nie było fajnie. Dobra, jest kolejny wyeliminowany. I to się wydaje, że ja mogę tutaj spróbować go normalnie wyeliminować. Jeżeli nikt nie będzie widział, to raczej potem jego zwłok też nikt nie za... O kurde. Masakra, ej, stało się coś nie do końca, co chciałem. Znaczy, mogę to jeszcze dobrze wykorzystać dla siebie. Tylko ten nie widzi. Aj, w dupę. Dobra. Wczytajmy sobie na 9. A nie, to jest już w ogóle fatalnie, najgorzej. Dobra, muszę to inaczej przemyśleć. Kurde, nie. Nie do końca tak. Nie. Ja wiem, że ci goście tam to widzą, tylko... Dobra, połóż to tutaj na przykład. Nie no, położyłem to słabo, bardzo słabo. Tylko którego oni trupa, do których oni trupów podbiegną? A, jeden tu, drugi tam. No to bardzo źle. No to bardzo źle, tak nie możemy tego zrobić. Tak nie możemy tego chwilowo wykonać. Trzeba by mieć dobry pomysł na życie. Albo po prostu zrobić to tak, żeby akurat nikt się nie patrzył, bo zgaduję, że to ten zobaczył. I to on tutaj wezwał te służby. No i co, on teraz nie powinien widzieć. Ten może teoretycznie, ale on... Nie, no też nie widzi. To świetnie, ludzie, dobra. Tak naprawdę powiedzmy, że bądźmy zadowoleni. Chciałem od razu mieć dwie pieczenie, nawet trzy pieczenie na jednym ogniu, no nie pykło. No, ale nie zawsze wszystko fajnie wyjdzie nam. Dobra, ciekaw jestem, czy jak się ustawię jakoś za tym, to czy on mnie zobaczy? Nie powinien. No i nie widzi. No i po prostu nie widzi. Świetnie. Dobra, bierz to. To co? Teraz ci dwaj. Na nich też mam pomysł. I to, żeby wezwać ich tutaj kilku. Ale zobaczymy, dobra. Róbmy sobie zapisy znowu od jedynki. Tylko chcę, że jak zrobię już hałas, to żeby podbiegł od razu ten, więc obaj muszą mnie tak jakby zobaczyć. Poczekajcie, dobra. Będzie wielka próba. Dobra, wstawaj. Dobra, widziało mnie dwóch. O kurde, o to już się nie miało tak stać. Tu mnie mieli już w tym momencie nie zauważyć. Dobra, ale nie widzą mnie i chyba mnie nie zobaczą. Więc tylko, że zobaczą trupa.
Nie widzą trupa, no co za debile. Pięknie, dobra. Fajnie wyszło. Nie no, sporo dzisiaj poszło mi. Widzicie, wyeliminowałem stąd. Tu już tylu. Tak naprawdę ktoś może zobaczyć i pomyśleć, ej, zostało ci niewiele. Tak właściwie do zakończenia tego zadania, że jakieś takie proste. No jak widzicie, na razie misja przebiega perfekcyjnie. Nie jest jakaś mega trudna. W ogóle tego to można nawet z kosy wyeliminować. No niby można. Zastanawiam się, czy oni tu podejdą, więc sobie zrobimy po prostu quick save i na przykład... Czy ktoś to słyszy w ogóle? Nie, to jest to słaby, słaby pomysł. Słaby pomysł, nikt nie słyszy, nikt nie widzi. Zastanawiam się jeszcze, czy sobie nie pójść gdzieś tutaj. Tutaj ci są dość słabo dla mnie przynajmniej usytuowani. Ten patrol też może sporo widzieć, ale gdybym się ustawił w tym miejscu mniej więcej. Ej, no spróbujemy. Spróbujemy. Troszeczkę zabierzemy się od innej strony, ale tam też trzeba przeciwników wyeliminować. W ogóle Saper, z tego co pamiętam, czekajcie, on nie przecinał, nie. Myślałem, czy on może tutaj przecinać coś, ale nie za bardzo. Zielony beret mógłby się tędy wspiąć i zabić tego, no ale lepiej myślę, że jest go wyeliminować za pomocą snajperki i mieć go od razu z głowy, niż potem bawić się w jakieś podchody. Podchody, podchodziki, takie tam. No wiecie, o co biega. Czekajcie, ile on widzi? Ej, on nawet tu widzi, bardzo dużo widzi, bardzo, bardzo dużo. Patrol na razie nie idzie. Będziemy próbować się przedostać gdzieś tutaj. Chociaż mówię, może być bardzo ciężko. Ej, jest świetnie. Bardzo świetnie, teraz wystarczy dostać się tutaj. Nie wiem, nie, słabo to ustawiłem. Dobra, na razie się schowamy. Na razie nie będziemy kombinować, a potem jak coś spróbuję... Ej, ja już jego mógłbym próbować zabić. A, dobra, nie tak na pewno. On jak się odwraca, to trochę widzi. Tu w ogóle można przejść tymi drzwiami? Można, tylko ciekaw jestem, czy tutaj nie będą przeciwnicy. Ej, czy jak ja tu wejdę, to nie zostanę od razu zabity? Nie wiem, przekonamy się, bo to stąd wychodzą przeciwnicy, a może to jest jakiś tylko schowek? Nie no, ginąć nie ginę. Dobra, weź połóż to gdzieś tu. Dobra, spróbujemy. Dobra, jeden podlatuje. No, nikt więcej w sumie nie miał prawa tutaj podlecieć, więc... Okej. Świetnie. Eliminuj, przenoś. Dobra, tego tu przeniesiemy i weźmiemy sobie z powrotem babik. Perfekcyjnie. Perfekto. Perfekto odwalone, co nie? Prawda, że nie ludzie? Ja myślę, że prawda, prawda. A ja jakby zrobić to tak. Aj, nie tak do końca, nie tak niestety. Dobra, kompletnie mi to nie wyszło. Nie pytajcie się, co ja tu próbowałem odwalić. Dobra, a jakby teraz? A, on tego nie usłyszy. To jest zbyt daleko wszystko. A jak tutaj, nie wiem. Tu, dobra, przemieszczaj się szybko, może się powiedzie. O nie, to był najgorszy pomysł. To był najgorszy pomysł, słyszy to tamten. Dobra, spróbujemy zostać zauważeni. Żeby się udało. Serio mnie nie widzisz? No nie, sorry koleś. Ale tak to my się bawić nie będziemy. No. Powinien mnie zobaczyć. Dobra ludzie, to jest najbardziej ślepy strażnik ever. Ewidentnie. O. Ale to jest wszystko w jego zasięgu widzenia, więc... Nie wyjdzie tak jak chcę. No chyba, że spróbujemy taktykę z kamieniem. Tylko trzeba by jeszcze go zwabić tutaj tym kamieniem. No, schowaj ten kamień. Dobra, teraz pytanie, czy będę w stanie, wiecie, szybko się nacisnąć wszystko i załatwić. O, i się udało, dobra. Jak nie w taki sposób, to wymyśliliśmy coś innego. Zastanawiam się nad tym typem. No, on też jest tutaj pomysłem, żeby go zwabić.
No i nawet wyszło. Na wszelki wypadek włączmy sobie, chociaż może nie włączajmy go. Ja myślę, że on i tak zobaczy tych trupów. I również podejdzie tutaj, tak jak cała reszta. No dobra, zobaczymy. Jak się obejrzy, to powinien ich zobaczyć. No, widzisz ich. Żartujesz sobie po prostu. No, dobra, zrobiłem to naprawdę szybko i się uda po prostu, no ale nie wiem, widział swoich, olał to całkowicie. A co tam, kto by się przejmował, co nie? Moi kumple z armii nie żyją, może ich nie lubił, może to jest całe wytłumaczenie. Któż to dobrze wie? No i co, tu jest jeden, tu jest drugi. No i to jest dobre pytanie, jak tak właściwie się nimi tutaj, jak tu się nimi zająć? Chyba, że mam sprytny pomysł. A nuż on się uda. No zobaczymy. Dobra, weź ty to zapisz. Nie no, takie trochę. No, jak jeszcze mam nie widzieć, to w ogóle na pewno mi wyjdzie. Nie, tego nie przepychaj. O nie, no tak, on widzi trupów od razu, nie, to jest bez sensu. Albo będę musiał ich gdzieś przenieść, ale nie ma za bardzo dobrego miejsca, gdzie można ich przenieść. W sumie to też się zastanawiam, czy jest w ogóle sens ich zabijać. Czy powinienem, czy po co? Po co tak właściwie? W sumie to oni mi nic tu nie robią. Tak naprawdę teraz w kolejnym materiale będę musiał się zająć wszystkimi tymi tutaj. No jest ich jeszcze sporo, jest ich. I zastanawiam się, od której strony najlepiej iść. Chociaż myślę, że lepiej będzie od tej strony się troszeczkę przechadzać i spróbować to ogarnąć. W każdym razie, kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli jest ktoś nowy. No i to tyle na dziś, tak więc do kolejnego odcinka. Cześć i czołem i na razie. Hej!